Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, wygląda na to, że przestępstwa nienawiści to już są 2 milimetry od, można powiedzieć, zbrodnią myśli. To, co się dzieje dzisiaj, no to jest po prostu nieprawdopodobne. Trudno sobie wyobrazić i nie ma żadnego sensu, że można spalić amerykańską flagę bez żadnych konsekwencji, można powiedzieć, sądowych, prawniczych i tak dalej. No ale jednak nie można spalić flagi sześciokolorowej. No, flaga sześciokolorowa jest niedotykalna. No, parę miesięcy temu w jednym z hrabstw z Iowa Adolfo Martinez został skazany na 16 lat więzienia. 16 lat więzienia za spalenie sześciokolorowej flagi. Nie całej tęczowej, siedmiokolorowej, tylko sześciokolorowej, homoseksualistów, lesbijek, gei, transwestytów, tych, co wiedzą, tych, co nie wiedzą, tych, co się decydują, tym, co im przepływa płeć i tak dalej, i tak dalej. No, wszyscy inni niż chłop z babą, można powiedzieć, tak? No i 16 lat. Co on zrobił? No, on zrobił coś takiego, że poszedł przed jednymi z tych zborów, to jest w Ameryce jest dużo różnych zborów luterańskich, nie luterańskich, kalwińskich, metodystów. No i dużo różnych jest religii, no i wiele z nich jest na tyle tolerancyjna, na tyle liberalna, że właśnie wywiesza te sześciokolorowe flagi, że zaprasza, że każdy jest witany i tak dalej, i tak dalej. No i on poszedł, złapał jedną z tych flag, no i spalił przed takim klubem stryptyserskim dla homoseksualistów. No i co się stało? No 30 lat, facet ma 30 lat, całą ma kryminalną historię, to na parę książek można powiedzieć. No i to by, można powiedzieć, to wytłumaczyło, dlaczego dostał 16 lat za to. Miał dwa przestępstwa już popełnione, miał dwa wyroki. No i teraz ten trzeci po prostu był potraktowany jako recydywa, jako trzeci raz, no i jako recydywa podskoczyło mu. Normalnie ławnicy skazali go za 3 przekroczenia. Teoretycznie byłby skazany za 3 przekroczenia. Jedno przekroczenie to było podpalenie trzeciego stopnia. No to jest 2 lata za coś takiego w więzieniu. Jedno przekroczenie to jest nękanie trzeciego stopnia. No to jest rok za coś takiego. No i lekkomyślne, zuchwałe używanie ognia, no to też jest rok za coś takiego. Czyli on teoretycznie powinien dostać 2 lata plus 1, maksymalnie 4 lata za to, co się stało. Tyle tylko, że on sobie skomplikował całe to życie, no bo w telewizji powiedział, że lokalnej telewizji powiedział, że spalił flagę, bo nie lubi gejów, nie lubi homoseksualistów, no i spalił ją tą flagę, im tą flagę tej dumy homoseksualnej, no i że to jest bardzo proste, nie jest to skomplikowane, po prostu, że nie lubi ich, nie? I wtedy sędzia zmienił przekroczenie na przestępstwo. Zmienił przekroczenie na przestępstwo. No i to jest oskarżenie kryminalne na podstawie nienawiści. No i to jest wtedy już karane 5 latami. 5 latami, a dlatego, że
No i znienacka z małych przekroczeń zrobiło się przestępstwo. No a jeżeli już jest trzecie przestępstwo u recydywisty, no to wtedy z 5 lat zrobiło się 15 lat. No i jeszcze dołożyli mu jeden rok za lekkomyślne i zuchwałe używanie ognia. Także dostał 60 lat. No jest to makabryczny wyrok. Jest to makabryczny wyrok, szczególnie, że jeżeli się popatrzy, szczą na tą flagę amerykańską, palą ją, no i to jest wszystko w ramach prawa. No to jest absurd. To absurd tego skazania pokazuje jeszcze większy absurd całego systemu, czy podchodzenia do przestępstw kryminalnych bazowanych na nienawiści. Sąd Najwyższy powiedział, spalenie jest jak najbardziej wskazane. Pierwsza poprawka do Konstytucji pozwala na to, jeżeli obywatele nie pochwalają, czy są niezadowoleni, powiedzmy, z rządu, mogą wyrazić swoje niezadowolenie w jakichkolwiek warunkach, czy w jakimkolwiek systemem, który im się pokazuje. No, trzeba troszeczkę pamiętać, że są podpalenia, są zniszczenia i tak dalej, i tak dalej. Także tego robić, powiedzmy, nie można. Spalić flagę na chodniku to jest, powiedzmy, co innego niż spalić flagę na budynku i przy okazji ten budynek. No ale ogólnie rzecz biorąc, spalenie samej flagi jako takiej, no to można też tam być pociągniętym za jakieś naruszanie spokoju na chodniku czy na ulicy, no ale ma się tą prawę. No i teraz tak samo krzyczenie na policjantów, wy świnie, wy pachołki kapitalizmu i tak dalej, czy śpiewać zabić jebną policję, no to wszystko jest w ramach wolności słowa. I to nie jest, nie ma żadnego problemu. No zasadniczo w Ameryce, bo jednak w Kanadzie, w Europie, czy na amerykańskich koledziach, to jednak cała reszta Ameryki, no to nie ma praw, nie ma paragrafów, nie ma przepisów dotyczących mowy nienawiści. Coś takiego nie istnieje. Coś takiego zasadniczo nie istnieje. I wtedy wolność słowa, czy wolność wypowiedzi, no to znaczy dokładnie to, co znaczy. Wolność słowa i wolność wypowiedzi. No to jest klejnot całej tej amerykańskiej wyjątkowości. To jest to, co tam 270 lat już daje te gwarancje ludziom. Można powiedzieć, że takie ohydne i idiotyczne twierdzenie, że powiedzmy Holokaust się nie zdarzył, no to wiadomo, że jest idiotyczne, no ale to nie powoduje to, że to powinno być przestępstwo kryminalne. Nowy Jork, New York Times, kiedy Clintonowa nazywała wszystkich tych zwolenników Donalda Trumpa jako żałośni i beznadziejni i że to nie są Amerykanie, no to oni nie złapali się za swoje perły z przerażeniem i z jakimś ciężkim oddechem, że Clintonowa coś takiego powiedziała. No te czerwone świnie lewackie, wszystkie te lewackie środki masowego przekazu, one nie reagują w ten sposób. No jak można nazwać 60 milionów Amerykanów, którzy głosowali na Trumpa jako żałośni czy beznadziejni? Tak? No i nie Amerykanie. No to jest podwójna moralność. To jest makabryczna. Tak samo wszyscy ci strażnicy moralności wcale nie pobladli, kiedy Barack Obama porównał dużą grupę Amerykanów do troglodytów, którzy się kurczowo trzymają karabinów, broni, rewolwerów, no i Biblii. No tak, także to też pilnują, lewactwo pilnuje tylko swoich, tak? Oni nie potrafią jednak tej wagi. Temida
No, sprawiedliwość powinna być, nie patrzeć na człowieka, tak? Sprawiedliwość powinna być równa. Czerwone świnie komunistyczne w Ameryce niestety robią to, że co my robimy jest okej, okay, ale to, co przeciwnik robi identycznie, to jest nie okej. Okay. No to jest typowa afrykańska taka plemienne podejście Kalego. To jest makabryczne. Ilham Omar, to jedna z młodych, ona tam miała 12 lat, kiedy ojciec komunista przyjechał z Somalii, przyjechała do Minnesoty, została wybrana do kongresu. No to jak kiedy ona mówi, że jest, to wszystko chodzi o Benjaminów. No a o Benjaminów, no to chodzi o to, że jeżeli do no, jeżeli się rozmawia o Izraelu, to chodzi o Benjaminów, a Benjamin Franklin, no to jest 100-dolarówka, czyli w zasadzie to mówi, że jeżeli chodzi o Żydów, no to jest tylko chodzi o hajs. No i nikt ją nie opieprza za to, nikt jej nie robi. Robert De Niro, no to też wyskakuje i robi różne, pokazuje środkowy palec do Trumpa, wyzywa go i przezywa, i się bulgocze, i się pieni, i nikt nic nie robi, tak? To jest amerykański po prostu wolność słowa, no i każdy teoretycznie powinien mieć prawo, no ale okazuje się, że jednak nie wszyscy mają takie pokazanie tego przekroczenia jako przestępstwo kryminalne, i nie z samej akcji, samego działania, tylko idei, co stała za tym, no to w zasadzie, tak jak wspominałem, jest to praktycznie równoznaczne ze zbrodniomyślą George'a Orwella, który napisał tą makabryczną książkę pod tytułem 1984, ale on napisał ją 50 lat wcześniej, w 1934, wtedy, kiedy stalinowcy robili te swoje stalinowskie rzeczy. No i to była ta zbrodniomyśl, no to była jedna część to, co nadchodzi, no i nadeszło. Prawo w zasadzie powinno zapytać się tylko dwie rzeczy oskarżonego. Czy na temat stanu jego umysłu, to powinni się zapytać, czy ten oskarżony rozróżnia w zasadzie, co jest dobre, a co jest złe. No i wtedy drugie to czy miał intencję na popełnienie tego przestępstwa, tak? No i to wystarczy, tak? Czy podpalił, czy ukradł, to jest to, co facet zrobił, tak? On ukradł i podpalił. Nic więcej nie zrobił. Tam żadnych zbrodniomyśli nie powinno być. No i cała reszta, no to już jest wolność słowa w zasadzie. Akcja była, jaka była, ale jednak no w Ameryce jest powiedziane, że możesz sobie myśleć czy wierzyć w cokolwiek chcesz. Nie ma ograniczeń na ten temat, co sobie chcesz myśleć czy wierzyć. No dopóki nie zrobisz jakiejś akcji, no to wierzenie i myślenie jeszcze nie jest karalne. No tutaj okazuje się, że dokręcili śrubę tak, że facet został skazany na 16 lat. No i teraz cała ta polityczna poprawność, no to jest po prostu największa tyrania, jaką może być, tak? Ścigają ludzi za zbrodniomyśle. W Ameryce, Ameryka jako republika, jako państwo wielu ludzi, wielu narodów, wielu jednostek, no to zawsze to się wszystko jakoś tam ściska, przekręca, dociera, nie dociera. No i teraz zabijanie myśli niektórych grup w imię innych grup, no to po prostu to jest no nie do pomyślenia, ale to jest to, co się dzieje na naszych oczach. W Nowym Jorku
Andrew Cuomo, no on też szału dostał, on zaczął ścigać te przestępstwa kryminalne i nienawiści. No pojawiają się tam najróżniejsze swastyki na niektórych domach w tych ortodoksyjnych dzielnicach. Bandziory najróżniejsze, dorosłe, czasami tych hasydów, którzy chodzą z tymi jarmułkami, z tymi szalikami po ulicach, no to ich tam ścigają. W grudniu to trzech przyszedł jakiś szaleniec i tam powyszeliwał w koszernych delikatesach. Raz wpadł maniak z nożem i powybijał w domu w rabina w Nowym Jorku, na północ od miasta. No i te rzeczy się dzieją. No oczywiście, że to nikt tego nie pochwala, nikt tego no wszyscy są przeciwko, tak? No ale Cuomo dostał prawie już udaru serca. Przeklinał jak jasna cholera i tak dalej, i tak dalej. No ale to te indywidualne sytuacje nie powodują, że nadchodzą jakiś holokaust. Przecież oni z reguły czy oni się zastanawiają, czy to te ataki są po to, żeby ukraść pieniądze, czy jakieś inne rzeczy, ale to rozwiązaniem nie jest to, żeby naklejać nalepkę na tego rodzaju pojedyncze sytuacje i robić to, żeby coś zmienić, tak? No bo to są meneliki, to są różne bandziory, to są ludzie, którym odbija, no i łażą po Nowym Jorku już od, można powiedzieć, 20-30 lat. Cały ten policja, no to już nie jest policją w Nowym Jorku. W Nowym Jorku oni są po prostu powstrzymywani, żeby robili swoją robotę policyjną. Oni powinni używać normalnych paragrafów, tak? Są paragrafy za napady, są paragrafy za nękanie, są paragrafy za wandalizm, są paragrafy za podpalenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy ci lunatycy, meneliki, bamy, najróżniejsze bandziory, no to powinny być po prostu traktowane jako pojedyncze wypadki. No a jeżeli nie, no to trzeba by było przyciągnąć prawa antyterrorystyczne z okresu rekonstrukcji i odbudowy. No po prostu wziąć prawa, które były zastosowane do Ku Klux Klanu, no i zastosować na przykład na grupy Antify, no bo Antifa przychodzi w maskach, przychodzi z łańcuchami, przychodzi i leje, można powiedzieć, ale dlatego, że to są komunistyczne grupy, to są antykapitalistyczne grupy, to są antykonserwatywne grupy, no to wszyscy komuniści, wszyscy socjaliści przyklaskują, no i przyklaskiwali. Najbardziej makabryczne to jest to, że lewactwo mówiło, że im się należy, tak, że niektórym ludziom się należy i moralnie są w stanie coś takiego powiedzieć. No to jest cały upadek w Nowym Jorku, tej całej politycznej kultury, całej tej oni są bardzo tacy miękcy na temat bandytyzmu. Politycy to czują po prostu nienawiść do takiego ogólnego sensu. Tam ludzie, którzy się dostają do tej polityki, ludzie, którzy dostają się do ratusza, to jest makabra. To jest makabra, po prostu to jest przejmowanie przez jakichś wariatów nienormalnych, już nie ma normalnych. No a teraz normalni, no to co oni zaczynają robić? Zaczynają kupować broń i amunicję i się pilnować, bo jeszcze Sąd Najwyższy w zasadzie podtrzymał drugą poprawkę Konstytucji do posiadania broni, no ale coś się złego dzieje w Ameryce, no i na całym świecie. Do rządów dostają się nienormalni. Także głosu na normalnych. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Cześć, dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek zin-zin o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.